Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii pierwszej z gry Farming Simulator 22 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku chciałem zająć się wycinką drzew. Jak możecie zauważyć, tutaj w cieśli już skończył się zapas drewna, więc dzisiaj go sobie uzupełnimy. No i powycinamy trochę tych drzew, które już w sumie dość dawno temu posadziłem. Tutaj powstał taki bardzo ładny, duży las. Tutaj obok drogi właśnie trochę powiększyłem ten las, który tu był wcześniej. No i wykorzystam do tego tą oto ładowarkę teleskopową. Tutaj mam taką specjalną końcówkę do transportu drewna, więc najpierw wytnijmy sobie jakieś drzewo, no i później je przetransportujemy, więc może weźmy na początek to. Będziemy tutaj od strony tego budynku wycinać. Ok, mamy tutaj świerk, który ma prawie 36 metrów. Wytnijmy go w ten sposób. Będziemy musieli też go pewnie przeciąć na dwa albo trzy kawałki, żeby było łatwiej go przetransportować, chociaż może z takim jednym też ta ładowarka dałaby sobie radę. Zobaczmy, tu mamy 2,3 tony. No może dałaby radę, ale przetniemy go na dwie części, żeby było łatwiej. Żeby mi tej ładowarki nie podnosiło, albo żeby nie rzucało nią, więc przetniemy sobie to na dwie części. Tylko najpierw jeszcze obetnijmy gałęzie, żeby tutaj było łatwiej to drzewo tutaj złapać. Oczywiście nie trzeba, ale po prostu będzie lepiej widać, gdzie to drzewo można złapać. Tu nam praktycznie już pod sam budynek to poleciało. Szkoda, że nie udało się tego jakoś nakierować tak, żeby tutaj nam spadło, bo wtedy mógłbym od razu to dostarczyć. No ale okej, zobaczmy, gdzie to przetniemy. Może gdzieś mniej więcej w tym miejscu. No i okej, wsiadamy już do ładowarki i przetransportujemy sobie to drzewo. Tutaj musimy jeszcze to otworzyć. No i weźmy najpierw ten kawałek po prawej stronie, później też te pnie będę musiał pousuwać, ale to może później, jak trochę więcej tych drzew wytnę. Na razie tutaj przy takiej małej ilości mi się nie opłaca tego usuwać. Okej, złapmy sobie to w ten sposób. Fajnie, że to trochę wyżej tu jest, więc można to bardzo łatwo złapać tą końcówką. Ogólnie bardzo fajna jest ta końcówka do tej ładowarki. No widzę, że tutaj ta ładowarka nie ma żadnych problemów z takim większym kawałkiem drewna. Więc wrzućmy sobie to gdzieś tutaj. Nie wiem, czy muszę to wypuścić, czy w ten sposób też złapię. Sprawdźmy, czy tam złapię. Okej, złapało. No i mamy 3702 litry drewna. Więc widzę, że całkiem sporo. Sprawdźmy, jak to wygląda tutaj w łańcuchach produkcyjnych. No, trochę tych łańcuchów produkcyjnych mamy w tym miejscu. Okej, tu jest cieśla. No i tutaj mamy no niewiele, więc trochę jeszcze musimy tych kawałków drewna dostarczyć. W sumie nie wiem, czy on sobie nie złapie z tej strony, co wisi w powietrzu. Będzie łatwiej to przetransportować. Po prostu sobie tu cofniemy tą ładowarką. Tylko musimy tutaj odpowiednio podjechać do tej kłody, więc weźmy to w ten sposób. Ok, jeszcze troszkę do przodu. I możemy to złapać. Teraz sobie tutaj delikatnie wycofamy w ten sposób, żeby o nic nie zahaczyć. Zobaczmy tutaj, czy da radę już. Może trochę jeszcze podjedźmy do przodu. No i teraz sprawdzimy, czy można to już dostarczyć. Zobaczymy przy okazji też, ile jedno drewno daje. Prawie 5000 litrów. No i tutaj, nie wiem, 7 drzew może się tu zmieści. Nie wiem, ile maksymalnie, nie pamiętam. 30 tysięcy litrów, może trochę więcej się tutaj mieści. Ok, cofnijmy ładowarką i spróbujemy może wyciąć drzewo w taki sposób, żeby tutaj spadło nam do tego budynku, chociaż nie wiem, czy da radę. W sumie to są dość wysokie drzewa, więc jakoś nakierujemy, ewentualnie trochę się ładowarką popchnie. To jest tam, więc zetnijmy to gdzieś w ten sposób, ok? Postarajmy się jak najniżej, żeby te pnie też nie wystawały za bardzo. No i zobaczymy, jak to drzewo nam spadnie, czy uda się go tam od razu zabrać, czy jednak nie. Sprawdźmy, tutaj niby jest nad tym, więc nie wiem, czy nam to złapie. Niestety nie, więc będziemy musieli trochę tą ładowarką popchnąć. Ale może wytnijmy te gałęzie, żeby było tutaj bardziej widać ten pień, gdzie jest. No, tutaj jest taka górka, że to drzewo jest praktycznie na dachu tego budynku. Nawet tutaj kawałek jest na dachu. Ale niestety coś nie chce nam tego złapać, więc musimy je troszkę przesunąć. No ale to po prostu złapiemy ładowarką w odpowiedni sposób. I troszkę przesuniemy to drzewo. Otwórzmy sobie tutaj ten chwytak.
Okej, może w ten sposób tutaj sobie zobaczymy. To jest trochę pod kątem, więc trzeba to odpowiednio złapać. Może jeszcze podnieśmy sobie, żeby nam tej ładowarki nie podniosło do góry. No i okej, zobaczmy teraz, czy jak cofniemy, to nam złapie. Nie wiem też, że jakiej wysokości to łapie, więc... No chyba musimy tutaj to na ziemię opuścić, więc troszkę sobie cofniemy. No i teraz do przodu, zobaczmy, czy nam spadnie ten kawałek drzewa. W ogóle jakie to jest wielkie, zobaczcie. Okej, teraz sobie to opuścimy. No i chyba już możemy to dostarczyć. Zobaczymy, ile będzie takiego całego drzewa, ale powinna być podobna ilość. No, tyle samo praktycznie było. No w sumie te drzewa są jednakowej wielkości. No to teraz możemy to drzewo tutaj po kolei wyciąć. Już będzie praktycznie taki jeden pasek wycięty tych drzew, no bo jakiś czas temu już wycinałem tutaj drzewa. No i pójdziemy z kolejnym paskiem, a w sumie fajnie tutaj takie udało się zrobić powiększenie tego lasu. Tu jest też stacja paliw, obok jeszcze jakby było potrzebne paliwo do maszyny. A my bierzemy kolejne drzewo, może wytnijmy to w ten sposób, żeby nam tutaj na drogę nie spadło. Oczywiście jak najniżej się postaram to wyciąć. Chyba praktycznie przy samej ziemi to wycinam, bo tutaj też jest taka lekka górka, więc nie będzie ten pniak tak bardzo wystawał. No i spadło nam drzewo, więc oczywiście obetniemy sobie te gałęzie. Wcześniej miałem też tę maszynę do wycinki drzew, ten kombajn zrębowy. Chyba marki Ponce, możemy sobie przejść do sklepu, pokażę wam go. O, miałem tą maszynę, tylko że ją sprzedałem, no bo zbyt dużo z niej nie korzystałem, a ta maszyna gdzieś jest dość droga, więc szkoda, żeby taka maszyna stała nieużywana. Lepiej po prostu ją sprzedać, no i tamte pieniądze przeznaczyłem na coś innego. Chyba wtedy robiłem tam przebudowę gospodarstwa. O, widzę, że to drzewo nam idealnie to spadło, więc chyba możemy je od razu tutaj dostarczyć. O, no i teraz nawet nie musiałem używać ładowarki. Mamy dostarczone kolejne drzewo. Mamy już prawie 15 tysięcy litrów. No i to jest połowa, czyli chyba 30 tysięcy litrów się tu mieści. No to weźmiemy teraz kolejne 3 drzewa, żeby uzupełnić to do maksymalnego poziomu. Chyba tę stronę drogi sobie wytniemy. Akurat będzie tak fajnie wyglądało to drzewo, sobie wytniemy to, no i tamto jeszcze dalej. Zacznijmy może od tego drzewa. No i w sumie jest to chyba jeden z najwygodniejszych sposobów, jeśli chodzi o dostarczanie drewna, czyli najpierw można sobie posadzić drzewa obok cieśli albo tartaku, no a później można je wycinać w ten sposób i dostarczać za pomocą ładowarki teleskopowej. No albo można też wykorzystać inny ładowacz, na przykład ciągnik z ładowaczem czołowym. Tylko tutaj do takich większych drzew przydatny jest dość duży ciągnik, najlepiej jeszcze z obciążnikiem z tyłu, a ta ładowarka widać bardzo fajnie sobie radzi z takimi nawet większymi drzewami. Okej, tu myślę, że chyba też złapiemy sobie od razu całe to drzewo i troszkę cofniemy, żeby tam wrzucić do tego budynku. Tu taki większy pień jest, nie wiem, czy mogę go jakoś wyciąć. Chociaż kawałek, nie wiem, sprawdźmy to. No niewiele, ewentualnie tutaj z dołu jakoś, nie wiem. No niedużo, więc trzeba po prostu za jakiś czas trzeba będzie go usunąć. A, to źle sobie wsiadłem. No ale to skoczymy sobie w ten sposób. No i bierzemy kolejny kawałek drewna. Teraz sobie tutaj oczywiście odpowiednio wycofamy. No ogólnie ta ładowarka ma dość dużo mocy, bo też można nią kilka bel naraz ładować. Ale z takim większym kawałkiem drewna, jeśli musimy go przetransportować na niewielką odległość, też fajnie sobie radzi. Okej, teraz go tutaj lekko opuścimy. No i chyba mogę go już tutaj wrzucić. Mamy kolejne drewno dostarczone. Tutaj niby można też trochę więcej tego drewna przetransportować, nawet jak wszystkiego tutaj ta fabryka nie zabierze, no to można po prostu to za jakiś czas dostarczyć. Właśnie tak robiłem jakiś czas temu, ale i tak to drzewo aż tak szybko się nie przetwarza, więc tutaj po prostu wrzucę jeszcze 2 drzewa. No i ewentualnie za jakiś czas możemy sobie zrobić taką wycinkę, czy poza odcinkiem sobie to zrobię. My bierzemy teraz kolejne drzewo. Teraz weźmiemy sobie to. Tylko odpowiednio się tak ustawmy, żeby jak najniżej to wyciąć. No ale w sumie już bardzo dawno temu sadziłem ten las. No i taki duży las chyba tutaj ponad 100 drzew jest posadzone, wystarcza na bardzo długi okres.
I przez bardzo długi okres muszę zaopatrywać taką fabrykę. No, jeśli chodzi o kolejne odcinki, to możliwe, że w kolejnym odcinku zrobimy sobie timelapse'a z sianokosów, no a później może ewentualnie jakieś karmienie krów. A właściwie to uzupełnianie zapasów bel, siana, słomy, kiszonki w tych magazynach, przy oborach. No ale jeszcze zobaczymy. W kolejnym pewnie będą sianokosy, bo akurat trawa jeszcze jest gotowa do zebrania na tej mojej łące obok sklepu, więc zrobimy sobie sianokosy, żeby trochę kostek siana uzbierać do naszych magazynów, chociaż tam jest ponad 100 bel, ale te krowy trochę jedzą jeszcze, owce też potrzebują trochę siana. Nawet dzięki bardzo dawno nie było, więc uznałem, że zrobimy sobie taki odcinek, tym bardziej, że skończył się już zapas drewna w tym budynku. Okej, lekko sobie to podnieśmy, no i wycofamy do tego budynku, żeby to wrzucić. Nie wiem, czy nie zahaczę, chyba nie zahaczał żadne drzewo. Jeszcze nie wiem, czy zahaczyłem, czy o coś innego zahaczyłem. Może jakiś pień zahaczyłem, nie wiem. O, teraz mogę jechać. Tutaj te pnie są, więc możliwe, że jakiś pień po prostu zahaczam. No, tam chyba o pień zahaczyłem. No, to za jakiś czas pewnie się pousuwam, może poza odcinkiem sobie to pousuwam. I zobaczmy, czy teraz tutaj dam radę to dostarczyć. Chyba nie, bo muszę to jeszcze obniżyć. Widzę, że to nam na dach praktycznie nam spadło. Więc troszkę sobie podjedźmy w prawo, żeby to na dachu nie leżało. No i zobaczymy, czy teraz mogę to dostarczyć, ewentualnie po prostu tą końcówkę przytnę, ale dostarczyło się, więc bardzo fajnie. Ta ładowarka tak teraz śmiesznie, zobaczcie, w powietrzu wisi, bo to drzewo zniknęło. No ale wsiądę, no już tutaj normalnie spadnie. No ale dosyć zabawnie to wyglądało, sami przyznacie. No tutaj są te pnie, które mogą trochę przeszkadzać. Ale i tak staramy się jak najniżej to wycinać. Okej, no to jeszcze jedno drzewo. Myślę, że chyba sobie to weźmiemy. My też takie fajne kwiatki tutaj mamy, czy jakąś taką trawę ozdobną, nie wiem. Fajnie to wygląda. Chyba weźmiemy sobie to drzewo, jest najbardziej wysunięte w stronę cieśli. No i troszeczkę nam się ten las zmniejszał, ale i tak jest bardzo duży. Też mamy ten las, który kupiłem razem z tym całym terenem. No i okej, obetniemy gałęzie i dostarczymy ostatnie drzewo i będzie już praktycznie w 100% zapełniony magazyn w cieśli. No i na jakiś czas to powinno wystarczyć, to drewno będzie się przetwarzać na meble. No i dzięki temu będę zarabiał dość sporo pieniędzy, chociaż mam też bardzo dużo innych fabryk, z których zarabiam ogromne pieniądze. Teraz jeśli chodzi o zakupy, to myślałem nad zakupem może pola numer 26, jest to największe pole na całej mapie. Albo ewentualnie myślałem też nad wymianą klasa tego chyba Axiona, to jest ten ciągnik z kategorii dużych ciągników. Ten ciągnik już mam ponad 30 godzin. Jest to chyba ten klas Axion, który ma prawie 300 koni, nie, to jest ten z dużych. To jest ten duży Axion, który ma ponad 400 koni. No i ewentualnie zastanawiałem się nad kupnem tego potężnego case'a na gąsienicach, ale jeszcze się zastanowię. Bo ten klas jest bardzo fajny, a czy taki case będzie mi jeszcze tak bardzo potrzebny? No w sumie mam tego Fenda 1000 Vario i tego klasa Xeriona, które są takimi już potężnymi ciągnikami o bardzo dużej mocy. Ale taki case na gąsienicach też byłby fajny, ale to może ewentualnie w przyszłości sobie go kupię. Teraz będę musiał też sobie jeszcze zakupić kombajn do zbioru warzyw, bo podczas ostatnich zbiorów był on wypożyczony tylko. Bo wtedy chyba nie miałem wystarczającej ilości pieniędzy na zakup. No teraz mamy prawie milion. Bo teraz to przez zimę się wszystko poprzetwarzało. Więc pewnie na kolejne zbiory sobie go zakupię. Tym bardziej, że na polu numer 38 są buraki, a na 39 jest pasternak. Więc będę chciał sobie zrobić takie zbiory. A nad tym ciągnikiem się zastanowię jeszcze. Okej, mamy prawie 30 tysięcy litrów drewna dostarczone. No więc myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.